Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak wiecie, dzisiaj w aktualizacji wyszła nowa AWP, mamy ją w kolorze złotym i fioletowym i to jest kolejny odcinek z nowej serii, czyli testowania broni. Ze mną są moje króliki doświadczalne, czyli Beznitkos. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Grafik w hu, czyli Adrian. Adrian się nie wita. I Young Miki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, i teraz tak, z testowaniem, wiecie jak to jest, widzieliście pierwszy odcinek, jeżeli nie, no to was odsyłam, link w opisie. Będziemy testować na początku strzałami w głowę. Od najsłabszych damage'owo, czyli sztucer zielony, sztucer niebieski, AWP złota, właściwie szybkostrzelna złota i szybkostrzelna fioletowa. Oni się tam cieszą, Beznitkos się nie cieszy, tylko gra w golfa, więc zacznijmy od sztucera zielonego. Young Miki. Easy, 215, czyli na strzała ściągamy, sztucer niebieski. 225 na strzała ściągamy, powyżej 200 wiadomo już nieważne, ponieważ ściągnę mi tak na strzała. Dobra, Beznitkos, nie graj sobie w kosza, bo mi tutaj... Beznitkos 187 ze snajperki fioletowej, szybkostrzelnej. Całkiem niezły damage. Złota snajpereczka szybkostrzelna. Ok, teraz pora na snajperki wolne, czyli nasze zwykłe snajperki, AWP-y. I teraz tak, niebieska, 262, fioletowa, 275 i złota, 290. Pamiętajcie, hity powyżej 200 nie mają znaczenia. I teraz pora na nasze snajperki nowe. Co to są za snajperki? Jest to ciężka snajperka, więc zobaczymy. Jeszcze do mnie nie grałem, dlatego teraz muszę ją przetestować. Chłopaki, zapraszam z powrotem. Ciężka snajperka, zginie dwóch śmiałków. ...375 w głowę w grafika. Ale to jest piękne. I drugi śmiałek, którego by tu wybrać? 392 w głowę, czyli... pamiętajcie, hit powyżej 200 nie oznacza względu na to, że i tak zabijecie na hita, ale fajnie, jeżeli strzelicie komuś za 400, prawda? Prawie 400. Jeszcze raz przetestujmy, czy może da się zabić z ciężkiej snajperki paru naraz? Dwa. Czy z ciężkiej snajperki możemy zabić wszystkich naraz, jeżeli wszyscy są w trzej ustawionej w linii? Nie, zabijamy tylko jedną osobę. Także... nie jest to tak super oporowa snajperka, jak wszystkim się wydawało. Robi dobry damage, ale nie przenika po prostu przez następne obiekty. Okej, okay, teraz złota snajperka, złota WP-a. Poczekajcie, ustawię się idealnie w linii. Też zabija tylko jedną osobę. Już chyba tego nie ma, kiedyś tak było, że można było zabić wszystkie osoby po kolei. Złota snajpereczka szybkostrzelna. Też jedna osoba. Już tego nie ma po prostu. To był chyba jakiś bug przez chwilę, nie? Możliwe, że w drugim chyba sezonie, bo w trzecim to było. I sztucer. Okej, okay. I teraz sztucerek. O nie! Oh, yeah. Też jedna osoba, czyli tego już nie ma. Tak, jest! Okej, okay, teraz będziemy testować strzały w ciało. Chłopaki się uleczyli, zobaczymy ile w ciało zadaje. Zielony sztucer. 86. Niebieski sztucer 90. Fioletowa snajperka szybkostrzelna. No tutaj niestety się nie udało, bo jak Mikiego musiałem zabić. Adrianku Boży 75. Złota snajperka 78. Czyli nawet spoko damage, skoro możemy strzelać nią automatycznie. Ok, w tym momencie będziemy testować snajperki zwykłe, AWP-y. Niebieska, od pierwszego zawodnika od lewej. 105. Fioletowa 110. I złota 116. To jest damage w ciało. Dobra, to ja mam. Ok, teraz przetestujemy ciężkie snajperki w ciało. Pierwsza fioletowa 150, to jest naprawdę duży damage, wystarczy trafić w ciało, jeżeli osoba nie jest uleczona do maksa. Często ją zabijecie. I teraz Adrian Kuborzy 157 ze złotej. Snajperka ciężka jest OP.
powiem szczerze, tylko zaraz wam powiem, jaki jest z nią problem. Zobaczymy, jak każda z broni najlepszego typu strzela w ściany. Najpierw drewnianą, zobaczymy tak. Sztucer niebieski. Ile HP zostało? Zostało ze 150 60, czyli 90. Czyli 90 HP wali sztucer w ścianę drewnianą. Teraz snajperka szybkostrzelna złota w ścianę drewnianą. 72, czyli 28 i 50, 78. Złota wupa w ścianę drewnianą. 34, czyli 126. 126, to już jest spory damage. No i to, co najbardziej was zastanawia chyba, czyli snajperka ciężka, ścianę drewnianą. Oczywiście nie ma śladu nawet po ścianie drewnianej. Teraz wiemy mniej więcej, ile zadają te awupki, te sztucerki i tak dalej w ściany. Teraz zobaczymy, na ile strzałów trzeba rozwalić ścianę ceglaną. Czyli tak, pierwszy sztucer niebieski jest tak, jeden strzał. Drugi strzał. Trzeci strzał. Na 4 strzały. Ściana ceglana leci na 4 strzały ze sztucera niebieskiego. Teraz snajperka szybkostrzelna. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak samo, 4 strzały. Snajperka AWP złota. Raz. Dwa. Trzy. 3 strzały. Czyli jest ok. Tylko że długi czas przeładowania, więc nie ma sensu rozwalać snajperkami oczywiście ścian. Chyba że drewnianą ścianę wydaje mi się, że najlepiej rozwalać albo ciężką snajperką, albo snajperką szybkostrzelną. I teraz tak, ciężka, no to oczywiście na hita. Dobra, teraz zrobimy ścianę metalową. Sztucerek. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. 6. 6 strzałów, żeby rozwalić ścianę, całą postawioną ścianę metalową. Snajperka szybkostrzelna złota. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7 strzałów, czyli więcej. Snajperka złota w ścianę metalową. Raz. I tu będzie długo. Dwa. Trzy. 4, 5. 5 strzałów i snajperka ciężka na strzała. Czyli snajperka ciężka jest idealna do rozwalania budowli. Teraz przetestujemy sobie na odległość, na bardzo daleką odległość, jak się strzela tymi snajperkami. Pierwszy sztucerek. 90 i teraz... Ile to jest metrów? 250, więc to jeszcze jest okej, okay, żeby trafić ze sztucera. Snajperka szybkostrzelna na daleko. Za niżej. Wysoko, niżej. Dobra, łeb 250 metrów też jest nawet w porządku. Dalej, snajperka zwykła, nie widzę chłopaków nawet tak daleko, ale okej, okay, spróbujemy. Nie, za... Nie, no da się na pewno. Dobra, jagniki 459 metrów ze snajperki zwykłej, może być, ok, czyli da się trafić. I zobaczmy ciężką, czy tam widzę tego grafiku. Boże, ale ten strzał słabo upada. Dobra, snajperka ciężka zupełnie inaczej się z niej strzela. Adrian, czy ty się ruszasz, nie? Nie, ja... A, chyba im rozwaliłem budowlę i spadną, nie? Właśnie. Dobra, Jagnikiego widzę, okej. Okay. Jagnikiego. Dostał. 459 metrów, czyli około 500 metrów, może troszeczkę mniej, da się trafić z tych dwóch snajperek. Z wolnej jest naprawdę ciężko. Okej, okay, teraz zobaczymy na tak daleko, jaka jest mniej więcej kreska, którą trzeba ustawić, żeby trafić w tą osobę. Na snajperce zwykłej i na snajperce ciężkiej. Dobra, za nisko. Pocisk bardzo opada. Musimy dać trochę wyżej, na przykład na tą. Dobra, dostał głowę, 459 metrów, idealnie, to była kreska, jak czubek drzewa, to była ta kreska. Widzicie, tutaj, albo tutaj na tej białej kropce pokażę, to jest ta kreska, na tej białej kropce. Okej, okay, teraz
Jak stań proszę w tym samym miejscu i zobaczymy ciężko. Tam Adrian stoi w tym samym. Ale ja go nie widzę totalnie, on jest zielony. No przejdź troszkę. Przejdź troszkę. O jest, widzę Adriana, dobra. Teraz widzę Adriana, wycelujmy troszeczkę wyżej. Dobra, czyli jest tak mniej więcej o połowę tych kresek trzeba być wyżej, żeby trafić tą osobę, ponieważ pocisk z ciężkiej snajperki bardzo wolno pada, bardzo wolno pada. Zobaczcie jeszcze raz. Nie dostał. Dobra, teraz będzie głowa. 451 metrów, widzicie. Trzeba po prostu mieć te kreski wyżej. On, pocisk bardzo, bardzo, ale to bardzo wolno pada w tej ciężkiej snajperce i to mi się podoba w sumie. O! Prawie tam go załatwiłem. Dobra, jeszcze jedna rzecz. Chłopaki nie żyją. W locie mnie traf, lecę do ciebie. Dobra, w locie dostał. Okej, szybkie przeładowanie. Przeładowania tych broni. Aha, grafika też zabiłem. Okej. Reload time na snajperce ciężkiej to jest 4,1 sekundy. To jest dużo. Na snajperce zwykłej 2,7. Na snajperce automatycznej 2,3. Ale to jest chyba chwila. Czekajcie. Nie, nie może być 2 sekundy na fulla. Zobaczymy ile się przeładowuje snajperka. Tak, 2-3 sekundy na fulla, żeby przeładować snajperkę szybką. Na sztucerze jest to 1,8 sekundy na jeden strzał. Czyli najszybciej ze snajperek jednostrzałowych przeładuje się sztucer, potem snajperka zwykła i potem snajperka ciężka. A snajperkę szybką możemy przeładować w 2 sekundy na fulla, czyli 10 strzałów. I wali 195 w głowę, czyli też jest w porządku. Jeżeli się nauczycie z niej strzelać, jest w porządku. I najlepiej się zwali no-scope'y. Idealnie. Najlepiej się wali z no-scope'y ze snajperki automatycznej, ponieważ możecie szybko skorygować swój strzał kolejny, bo można strzelać od razu. Dziękuję za odcinek. Ja się z wami żegnam. Dajcie mi znać, jakie bronie chcecie zobaczyć następne, czy czekamy na nową broń, czy robimy już bronie, które są. Zostawcie suba bez nic kosa, tam będzie nowy odcinek ze mną. Zostawcie suba u Jakmikiego, też będzie odcinek ze mną, gdzie wygrałem, ograłem ich troszeczkę w takiej minigierce na placu zabaw. Naprawdę fajny odcinek. I Adrian to Adrian. Tyle. Dzięki. Dzięki. Dziękuję. Ale robi miniaturkę, więc też tam możecie mu napisać w komentarzu coś. Dziękuję wam bardzo za odcinek. Najlepszy skin był w tym odcinku. Do zobaczenia, ja się z wami żegnam. A, zostawcie suba. Cześć.